Hej, 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 ludziska. Z tej strony wasz Moor Manoni, a ja witam was w oto nowej serii pod tytułem Stone Shard i mianowicie z prologu tej gry. Moi drodzy, Stone Shard yy, zostało wyprodukowane przez Inkstains Games wydane przez Hype Train Digital i jest to gra RPG strategiczna roguelike. Jeśli chodzi o prolog, prolog miał okazję mieć premierę 5 czerwca 2018 roku. I dwa lata później 6 lutego, czyli 6 lutego. Dokład, dokładnie mówiąc, 6 lutego 2022 roku. 2022 co ja gadam? Dw ha, 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 ha. Masakra, ja nie umiem gadać. 6 lutego 2020 roku została wydana normalna wersja tej gry. I moi drodzy, tak jak powiedziałem, jest to gra RPG, strategiczna, road like, w której to będziemy doświadczać niewybaczających trudów średniowiecznego najemnika. Będziemy podróżować przez jakieś rozdarte krainy, wypełniać jakieś kontrakty, walczyć i po prostu rozwijać naszą postać. Jednakże prolog będzie różnił się tym, że tutaj mamy jakiś konkretny scenariusz, gdzie jesteśmy właśnie więźniem, którego tutaj możemy zauważyć. Będziemy więźniem, który to będzie... Miał za zadanie chyba uciec z jakiegoś rytuału, ponieważ on ma być chyba ofiarą, z tego co miałem okazję czytać przez chwilę tuż przed nagrywaniem. Więc zobaczymy, jak historia się potoczy, i zobaczymy po prostu, jak się gra nam spodoba. Jeśli się spodoba nam prolog, prawdopodobnie będę chciał ograć dalej grę. Nowa gra. Cholera, gdzie ja jestem? Bardzo mi się podoba styl graficzny jest bardzo ładny, nie spodziewałem się, że to będzie taki ładny pixel art. I nie będę czytał kwestii: umiecie czytać, i jeśli nie umiecie jeśli nie znacie angielskiego, to umiecie czytać. Eee, a jeśli znacie angielski, to nie musicie w ogóle słuchać.

Kiepsko. Waren, nasza postać, są przerzewiałe. Otwórz swój ekwipunek używając klawisza I. Jednak ja to zrobię tutaj, robiąc w ten sposób. Tutaj możesz zarządzać swoim wyposażeniem oraz przenosić przedmioty. Można to zrobić na wiele sposobów, używając przenosząc przedmiot myszą, otwierając menu związane z przedmiotem right mouse button myszy albo wciskając Alt LMB. Po prostu przeniosę. Zdejmij kajdany. <grym> Jaki w ogóle prosty sposób na zdjęcie kajdan. A, myślałem, że będzie bezgaci. bez gaci. Okej. Okay. Rozejrzyj się po celi, jak ja to mogę zrobić? Ok, będziemy musieli go przeszukać w takim wypadku. Otaczające ci interaktywne przedmioty mogą być przeszukane. By przeszukać ciało, najdź na nie myszą i wciśnij lewy przycisk myszy. Ciało lok lok Lokiego. Lokiego? Lok Loka powinno być. Teraz podnieś przedmioty. By podnieść wszystko naraz, wciśnij klawisz ze strzałką obok okna lub wciśnij spację. na spację. Trawi cię głód oraz pragnienie. Im bardziej jesteś głodny lub spragniony, tym twoja ogólna kondycja jest gorsza. By zaspokoić potrzebę, najedź myszą na jedzenie oraz bukłak i wywołaj menu poboczne prawym, prawym przyciskiem myszy. Wybierz opcję Zjedz lub Wypij. Możesz również szybko skorzystać z tych przedmiotów poprzez Alt-lewy przycisk myszy. Myślę, że zrobię tak. Żeby korzystać z lewego przycisku myszy, bo będzie nam to bardziej sensowne. Czasami nam zamknięte drzwi i inne obiekty. By je otworzyć, możesz wykorzystać różne przedmioty, wytrychy, łomy albo po prostu pasujące klucze. Otwórz drzwi wytrychem. Aha, yy. weź wytrychy, nie chciałem. Yy. Połącz? Nie, nie połącz. Nałóż, wyrzuć i wybierając moment. Może musimy podejść. Użyj wytrychu, aha. Znajdź drogę ucieczki. Znaleźć resztę jeszcze? Okej, okay, znajdź drogę ucieczki. Tutaj widzę, że mamy jakiś żelazny pręt, weźmiemy go sobie. Może być przydatny. Tu coś mogliśmy rozwalić. Użyjmy wytrychu i otwórzmy tutaj. Zobaczmy. Mamy kolejne łańcuchy. Okej, okay, możemy wziąć. Może będą w jakiś sposób później przydatne. Ale chyba nie. Co jakiś czas. A, odnawia. Regeneruje nam się zdrowie. Coś tutaj dostaliśmy? Gwoździe. Weź gwoździe. Ok, otwórzmy tutaj to. Czy to coś mamy? Chyba nie mamy. Mogę zamknąć nasz na razie kwipunek, żebyśmy mieli większy ten. Bardziej się mogli przypatrzeć. Kolejne ciało, ok. Kolejne kajdany. Ok, lecimy dalej. Wszystkich gdzieś zebrali. To dziwne mówisz? Ja bym się tam cieszył. Więcej zabawy dla nas. Dobra, rozwalajmy tutaj to, ale nic z tego niestety nie dostaliśmy. Tutaj widzę, że możemy znowu przeszukać, ale pewnie będą. Aha, nic tu nie ma przy tym ciele. Okej, okay, można się było tego spodziewać. Mamy zaraz wielkiej moment. Podoba mi, mi się, bo to śmiesznie brzmi. Strażnik, jak się wydostałeś? Jesteś trupem. Kontynuuj rozmowę. Stone Shard to graturowa, gdzie niemal każda akcja zabiera turę. Przeciwnicy wykonują swoje ruchy po twojej turze, więc masz czas przemyśleć swoje działania. Jeśli uznasz za stosowne, możesz przeczekać swoją turę nic nie robiąc, wciskając spację lub number pad numer 5. Zobij strażnika. By to uczynić, zbliż się do niego i wciśnij lewy przycisk myszy. Możesz również nauczyć się nieco więcej o przeciwnikach. Otwórz menu na strażniku, klawiszem ramy. Rabię... w tym? Sprawdź, okej. Okay. Strażnik neofitów? Neofici, coś mi to mówi. Wampir, Karmazynowy przymierze. Równy, wrogi. Równy, okej, okay. wrogi. Czy to nie powinno być alignment? Jako. O jezu, wypadło mi to słowo. Hmm. Nie ten, nie. Chodzi bardziej o to nastawienie, można powiedzieć. Czy jest właśnie przyjazny, wrogi, czy jest bierny. Zdrowie, 100% energia, odporności. Odporność na obronę tajemne, przeklęte. Obrażenia tajemne, przeklęte i święte. Ten neofito miał za zadanie ci pilnować. Jak dotąd nie wykonał swojej roboty dobrze. Okej, okay. mogę tutaj przejść. On też przejdzie. No, i zaatakować go możemy. O kurcz, trochę nas tylko mocno atakuje. I on tam ma zdrowie? 72%, a my trochę chyba mamy gorzej. On nam wykrada jakoś zdrowie. Eee, moment, bo my mamy jeszcze ekwipunek nasz. Proszę bardzo, i teraz atakuj. Spartaczono całkiem sporo. O kurde, żebym ja tutaj nie zginął. To tu mogę zginąć zaraz? Sprawdź. 22% zdrowia, okej. Okay. Trzeba... Aha. Jesteś martwy. Aha. Dziennik. Wery umiera. Okej. Okay. No i to było na tyle, moi drodzy. Nie no, ja pierdziele, nie spodziewałem się tego, że tak... ...źle nam pójdzie. Eee, przewijmy to wszystko sobie. Mm, tak, zbierzmy. Aha, muszę najpierw zdjąć kajdany. Eee, proszę bardzo. Tak, biedny lock. Kontynuuj, kontynuuj. Eee, zbierzmy wszystkie przedmioty. A, wyrzuciłem to wszystko. Super. Eee, za pomocą alta powinienem był to zrobić. Ok, eee, użyj wytrychu. Otwarto. Żelazny pręd weźmy. Dobra, dobra. Weźmy pręt. Nic na tej stronie nie mieliśmy. Oprócz tutaj gwoździ, więc tutaj rozwalę to, żeby ewentualnie mieć znowu gwoździe, ale widzę, że. Nie ma. A cebula! O proszę, jednak wypadają nam różne rzeczy z tego. To jednak warto rozwalać to. Koziser? Okej. Okay. Czemu wcześniej tak dobrze nie miałem? Tak, cele są otwarte. Mm, teraz tak, mamy cebulę, on jest wampirem, czy to jest broń ostateczna na wampira? Ma warstwy, zupełnie jak zielone stwory, Jezus Maria, ile to jest ten. Oprócz tego, że w Krakan Academy mieliśmy bardzo fajne nawiązanie do szereka, to tutaj również cebula, ma warstwy, zupełnie jak zielone stwory. Zacznie gnić po 15 dniach, okej. Okay. Dobra, wyposażmy się tutaj w to. Mm. Jesteśmy nawodnieni raczej. Tutaj nic nie znajdziemy. A tam gościu zaraz będzie chciał, chciał nas zaatakować. Czy mogę w ogóle przybliżyć sobie tutaj jakoś wygląd? Chyba nie za bardzo. O, w ogóle wyposażę. A! Za pomocą kontrola mogę się przełączać w walkę albo ten. Złoty pierścień. Złoto to świetny przewodnik mocy magicznej. Może dlatego wszyscy je kochają. Weźmy. I weźmy łańcuchy, co nam szkodzi. A zobaczcie, tym razem się nie pokazał gościu. Nieważne. Tak, jest tym trupem. Możemy go sobie ponownie sprawdzić, no i teraz trochę głupio, bo będzie za nami tak latał. Okej. Okay. O kurde, na no, też możemy atakować. Zobaczcie, ile ma obrażeń. A, udało nam się! I mamy ostrze. Weźmy w takim razie ostrze. Zamiast tutaj tego prętu, weźmy to ostrze. Wcześniej chyba nie miałem wykwipowanego tego ostrza w jakiś dobry sposób, no to wychodzi. Wcześniej to tak mi się dobrze to nie udało. Muszę przyznać, że bardzo mi się podoba styl tej gry. Bo spodziewałem się po grafikach i tak dalej, że to będzie właśnie coś bardziej takiego. Gruszka. Okej, okay, weźmy gruszkę. Spodziewałem się, że to będzie coś takiego bardziej zamknięte. Atakuj, użyjmy wytrychu. Czy mój wytrych ma w ogóle jakieś ograniczone zużycie? Użyć 3, ok, chyba na to wychodzi, że ma. Co za głupia śmierć. Ok, tu będą pułapki. Często napotkasz na okryte pułapki. Możesz zauważyć je pasywnie. Automatyczna szansa na zauważenie pułapki zależy od trybutu percepcji. Jeżeli potrzebujesz natychmiast rozejrzeć się i poszukać pułapek w zasięgu swojego widoku, możesz użyć umiejętności wykryj pułapki. Właśnie została dodana do Twojego paska. Wciśnij jeden, by ją użyć. Aha, tutaj mamy. O kurde, tu jest. Odkryto pułapkę! Wszystko co pozostało, to ją rozbroić. By przywołać menu na pułapce użyj... Ile... Tak, rozbrój. Rozbrojona. Okej, okay, czy tutaj gdzieś będzie pułapka? Nie. Tutaj? Nie. Tutaj? Nie za bardzo. Sakwa Wiśniaka. Bierę! Jezu, ja, co my tutaj pójdziemy bogaci. Dobra. Mamy ranę na nodze. O, lekka rana nogi. Ból. Szansa na partactwo, skuteczność leczenia. A my to mieliśmy wcześniej zobaczcie w jaki sposób. Lekka rana nogi. Zmiana morala i ten... Hmm, przeszukaj magazyn. Tutaj będzie magazyn na to wychodzi. Na pewno coś w nich będzie. Dobra, możemy tutaj to rozwalać. W jakiś sposób, czy... Nie za bardzo, muszę przeszukiwać po prostu pudła. Ile tu dobroci, stabilizator. A moment, stabilizator? Leczenie ran, aaaa! Dobra, weźmy sobie to wszystko. By ustabilizować swoją nogę. Twoje ciało pokrywają rany. Otwórz menu postaci klawiszem C, a następnie wybierz zakładkę Zdrowie. Zdrowie. W tym miejscu znajdujesz wszelkie informacje na temat twojej postaci i jej zdrowia. Wskaźniki odpowiadające za głód, pragnienie, otrucie, ból, zdrowie psychiczne oraz informacje w jakim stanie są części ciała. Twoje części ciała mogą zostać uszkodzone lub... Przepraszam, zajebocnie zaziewanie. Y mogą zostać us uszkodzone lub zranione, kiedy wskaźnik spadnie do pewnego poziomu. Im twoje części ciała są mocniej uszkodzone, tym maksymalne zdrowie twojej postaci jest mniejsze. Zacznij od ustabilizowania ran, najedź no, myszą na prawą nogę i otwórz prawy przycisk myszy, y a następnie zakliknij załóż stabilizator. I możemy jeszcze nałożyć maść leczącą. Im niższe twoje zdrowie, tym niższy jest próg bólu. Ból sprawia, że leczenie jest mniej skuteczne, a nawet może cię zabić, jeżeli przekroczy pewną granicę. Możesz się go pozbyć używając wielu środków przeciwbólowych inhalatorem eteru. Dla przykładu, użyj go, by zmniejszyć ból. Inhalator eteru. Eee, ból. Czy mogę tutaj prawym wciskiem myszy? W ekwipunku może tutaj jest. Tak, tutaj. Użyj. Ok, większość środków przeciwbólowych ma działanie toksyczne. Toksyczne, okej. Okay. Co spowoduje wzrost zatrucia? Wpływa ono na wiele czynników, kondycji twojej postaci oraz by, może być bardzo śmiertelne, jeżeli lekko przekroczy pewien poziom. Wykorzystaj otrutkę, aby oczyścić organizm. Użyj. Ile tutaj sobie dajemy? Myślę, że mamy pochodni już przed chwilę, bo tak się tutaj nałożyło to wszystko. Medykamenty. Czujesz się lepiej, jednak twoje zdrowie wciąż jest na niskim poziomie. Najlepszym sposobem na odnowienie zdrowia jest tryb odpoczynku. Dostępny jest poza walką. Odpoczywanie zwiększa szybkość, z jaką Twoja postać staje się głodna i spragniona. Ciśnij R, aby wejść w tryb odpoczynku i odnowić brakującą ilość zdrowia. Okej. Okay. Tutaj sobie usiądźmy. Okej. Okay. I tak sobie ładnie siedzi kolega, nasz sympatyczny. Podoba mi się tak ten. Czas ruszać jak najbardziej. Świetna robota. Teraz przeszukaj inne skrzynie. Możesz poruszyć kamerą wokół postaci za pomocą. A, middle mouse button. Okej. Okay. Dzięki tej opcji lepiej przejrzysz się otoczeniu. Uzbroj się i ruszaj dalej. Możesz podświecić przedmioty na ziemi za pomocą klawisza ALT. Gdybym ja wiedział, że tak można było od razu. Dobra, mamy tutaj kubrak. Mamy buty podróżnicze i mamy stojak. I ile rzeczy na tym stojaku. Dobra, weźmy najpierw tak. Najpierw weźmy kubrak. Weźmy sobie buty podróżnicze. Tutaj możemy sobie wziąć tarczę. To ostrze możemy sobie tutaj zostawić. I co tu mamy? Wojenna kosa, 27 obrażeń ciętych. Kamok, zwykła laska, 17 obrażeń obal obalających, 1 obrażeń tajemnych. Ok, mamy łuki strzały. Sporo tu tego. Wojenna kosa, miecz domowej roboty. Okej, okay, myślę, że te łańcuchy w sumie zostawimy, bo nie będą chyba nam jednak potrzebne. Weźmiemy więcej z tych rzeczy. Tarczę damy w to miejsce. Yy, idealnie wszystko mamy. Zwykły topór. Myślę, że ten żelazny prędt możemy także zostawić, bo nie będzie nam potrzebne. Tutaj mamy jeszcze jedno łańcuchy do zostawienia. Zdrowie mamy jakieś tam, więc się nie musimy tym przejmować. Weźmy sobie to wszystko, poukładajmy. Jezus Maria, trochę to jest... Trochę przyznam, że mam taki lekki vibe związany z tą grą. Jak, 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 jak bym grał w Diablo? Miałem okazję swego czasu, jak byłem młodszy, bardzo dużo grać w Diablo. Alt, skrzynka stojak, okej, okay, nie mamy nic tam więcej. Otwórz bramy, przejdź korytarzem. Nie ruszę, zamknięto od drugiej strony. A jak ja nie chcę przechodzić korytarzem? A pojawi się kolega. Zabity. Udało ci się zdobyć poziom. Każdy nowy poziom pozwala nauczyć się nowych odwzględności oraz powiększyć sw swoje atrybuty. Zazwyczaj stajesz się silniejszym, zdobywając nowe zdolności oraz znajdując lepszy ekipunek. Atrybuty mają nieco mniejszy bezpośredni wpływ na postać, delikatnie ulepszając wybrane cechy postaci. Punkty atrybutów. Możesz najechać myszą na każdy z atrybutów, aby poznać ich działanie. A tutaj mamy: siła, zręczność, percepcja, witalność i siła woli. Rozdział swoje AP, wybrany przez siebie atrybut. Siła. Ma wpływ na obrażenia fizyczne, skuteczność obrażeń krytycznych, szanse na blok, siłę bloku, obrażenia części ciała oraz obnażenia, obrażenia pancerza. Szanse na unik, szanse na kontrę, szanse na obrażenia krytyczne, szanse na partactwo. Zwie, zmienia, wpływa. A, wpływa, nie zmienia. Po prostu w sensie wpływa, ale może wpłynąć dobrze i też źle bo byłoby to bez sensu, gdybyśmy mieli zwiększoną szansę na partactwo. Skradanie oraz otwieranie zamków i pułapek. Obrażenia dystansowe, celność, szanse na obrażenia krytyczne, skradanie, widok i bonusowy zasięg. Maksymalne zdrowie, odnawianie zdrowia, maksymalna energia, odnawianie energii, skuteczność leczenia oraz odporność i siła woli. Siłę magii, odporność na magię, odporność na ból, protekcję, koszt energii dla zdolności. Myślę tak, weźmiemy trochę tutaj tego. A, mamy dwa punkty tylko. Okej, okay, a tutaj jeszcze coś też mamy. Okej, okay, tutaj jeszcze coś takiego mamy. Buławie, sztylety, wielkie miecze. Dodatki cios w plecy. Udane ataki przeciwko celom, które nie spodziewają się twojej obecności są zawsze krytyczne. Podwójne władanie. O, eku, tutaj będzie sporo tych rzeczy. Magia, piromancja, geomancja. Ile tutaj tych rzeczy jest? Ciepanie! Dobra, ale pójdźmy w witalność jeszcze. A, a tam mogę i tak to rozwinąć. Cieszy mnie to niezmiernie. Aby odblokować zdolność, tutaj musimy poradniki jakieś czytać, jak widzę. Um, Ławy, wielkie miecze, broń, ten. Tarcze, laski. Podstawowe. Ale widzę, że to możemy sobie wziąć, czy nie? Bo widzę, że to mogę sobie przenieść, a tego nie mogę. A, to jest pasywna, ok. To jest pasywna. Podwójne władanie, tu też nic nie mogę zrobić. Mistrzostwo walki, pyromancja. Są wydawane na okienko ok nowych umiejętności. Otrzymujesz jeden połów przy każdym nowym poziomie postaci. Ok, ale widzę, że no nie za wiele mogę zrobić, bo potrzebuję jakieś konkretne poradniki. No dobra. Weźmy to ostrze sobie. No, ostrzymy sobie tam coś. Mamy tutaj jakieś drzwi, i tutaj mamy też drzwi. Tu mamy jakieś złotko, Kredę, sklep ten no przedmiot może być interesujący dla niektórych handlarzy. Okej, okay, jak najbardziej możemy wziąć. Otwórz, i tutaj też co mamy? Wzmocniona man... man... No Napój alkohol. Również weźmy. Ba, a o, proszę! Jednak mamy podręcznik piromancji. Część z dostępnych zdolności możesz opanować tylko poprzez zdobycie odpowiedniej wiedzy. By je odblokować, musisz znaleźć, kupić lub zdobyć podręczniki. Właśnie znalazłeś jeden z nich. Ten podręcznik nauczy postaw w szkole piromancji. Otwórz swój ekwipunek i wywołaj menu podręcznika za pomocą prawego przycisku myszy, a następnie wybierz przeczytaj. Mm, piromancja. Mm, Ekwipunku. A, tutaj. Czytaj. Drogi przyjacielu, być może nie znamy się, nie znamy. Być, być może się nie znamy, ale biorąc pod uwagę, że otworzyłeś tę księgę, zgaduję i zakładam, że masz zamiar nauczyć się starożytnej sztuki piromancji. Sztuki, do której osiągnąłem poziom Mistrza po wielu latach. Wolałbym nie ujawniać swojego nazwiska. Wszystko, co musisz wiedzieć, to to, że zajmuję wysoką pozycję wśród magów ognia. A jedyną rzeczą, która zmusza mnie do grania w pelerynę i sztylet, jest to, że nasz krąg zabrania dzielenia się wiedzą z osobami na zewnątrz. Z zewnątrz. Ale pomimo wszystkich nałożonych na mnie ograniczeń, zawsze tęskniłem nie tylko, od, nie tylko do posiadania władzy nad płomieniem, ale podobnie jak bogowie dawnych czasów, do oświecenia świata. Słuchajcie mnie, bo nie ma nikogo, kto podzieliłby się z wami tą wiedzą. Jak widać, nie ma nic skomplikowanego w przebywaniu płomieni, a następnie wzywaniu ich do istnienia siłą umysłu, pomimo tego, co twierdzą moje aroganccy bracia. Kiedy nadejdzie czas, zapłacą za wszystkie niesprawiedliwości, które mnie spotkały i za przeciąganie mojego dobrego imienia przez błoto. Kontynuuj ćwiczenia, nigdy nie przestawaj się uczyć, zachowuj ducha i pamiętaj, ogień zawsze przyciąga ogień. Okej. Okay. Teraz możesz nauczyć się, nowo, się swoich nowo. O oh, matko, czemu ja dziś nie umiem czytać? Robiłem sobie gimnastykę, u buzi języka, powinienem umieć czytać. Ja nie wiem czemu nie umiem czytać. I czemu się... <noise> Jezus Maria, jeśli ktokolwiek po obejrzeniu tego odcinka będzie chciał mnie oglądać z takim nowym widzem i tylko chcę zobaczyć jak wygląda ta seria, współczuję. <noise> Teraz możesz nauczyć się swoich świeżo odblokowanych zdolności. Otwórz menu zdolności klawiszem S, następnie folder magii, później drzewko pyromancia, Odblokuj umiejętność ognista zasłona. Potwierdź. Udaj się do kolejnych pomieszczeń. Ok. Dwójeczka, jak mogę tutaj. Aha, mogę gdzieś ją postawić. No dobra. Czy coś tutaj mogę za pomocą Alta mogę sobie patrzeć. Klasztorna księga. Okej, okay, zajrzymy do tej księgi. Aha. Tylko gość może mnie tutaj sprać teraz na kwaśne jabłko. Dobra, ale jest załatwiony. Eee, to ten podręcznik piromancji w sumie... Ale jest dużo warty. Eee, możemy zjeść gruszkę. I teraz, sobie zrobimy coś takiego. Małe manewry by się tutaj przydały. Możemy zjeść cebulę, przesunąć to raz, to raz. I teraz, tą księgę klasztorną chcę wziąć. Eee, czytaj. Trzeci dzień żniw, piąty dzień żniw. I tutaj, coś o żniwach mamy. To nie jest przeziębienie. Trzeci dzi dzień żniw. Nasi bracia dobrze pracowali dzisiaj. Mam nadzieję, że nadchodzące żniwa rekompensują nam naszą ciężką pracę, tak jak to miało miejsce w zeszłym roku. Jeszcze kilka obfitych pór roku i będziemy mogli zaoszczędzić wystarczająco dużo złota, aby załatać nasz ok odrapany kruszganek. Cierpliwość i pracowitość, cierpliwość i pracowitość są naprawdę największymi zaletami. Piąty dzień żniw. W tej nocy brat Alberta z Oger... brata. Al... Brat Alberta ogarnęła. Tej nocy brata Alberta. albo brat Albert. Matko święta, czemu to też ma błędy? Tej nocy brata Alberta ogarnęła nagła gorączka. Ciepło z jego ciała jest tak silne, że można się oparzyć. Nie mam pojęcia, jak udało mu się przyziemić w ten sposób. Być może pracował w deszczu. Nie byłby do jego pierwszy raz. Zostawiłem kilku braci u boku Alberta i wysłałem do Manshire po uzdrowiciela. Ziołowe okłady i żarliwe modlitwy powinny wystarczyć do wyleczenia tej dolikliwości. Szósty dzień żniw. Od ostatniej nocy brat Albert przestał rozpoznawać któregokolwiek z nas. Nadal był okoczył jakieś bzdury, ale nikt nie może tego zrozumieć. Uzdrowiciel spędził całą noc przy łóżku, wypróbował wszystkie swoje mikstury, ale to nie dało efektu. W końcu zapłaciliśmy mu i odesłaliśmy. Jeśli Albert wkrótce nie letnią. Jeśli Albert wkrótce nie uleczy się sam, będzie to jego pogrzeb, za który będziemy musieli zapłacić. Szósty dzień żniw wieczorem. Brat Irwe też jest chory. To nie jest przeziębienie. Zombie. O, strona z dziennika. Napisany przez Abbotta Vidiana. Kawałek starego pergaminu wyrwany z jakiejś książki. Dziesiąty dzień żniw, o. Odór tej okropnej choroby przenika teraz cały klasztor. Połowa naszych braci cierpi na obłęd. Ich ciała są usiane stropami i czerakami. Krew przepływa przez ich pory, a my nie możemy zrobić nic, by złagodzić ich cierpienie. Zadeklarowałem kwarantannę i nakazałem zamknąć wszystkich, którzy wykazywali oznaki choroby w katakumbach, ale obawiam się, że wszystko poszło na marne. Reszta za, za kilka dni zachoruje. No, no, no. Gospodarzu, daj mi siłę, by wytrwać i uratować nasz zbiór. Tu widzę całkiem fajna historia się szykuje. Nie spodziewałem się tego. Chcę jednak przejść tutaj jeszcze na górę. Pewnie nie będziemy mogli otworzyć tych drzwi. Tak, widzę, nie, i tak musiałem iść, i tak musiałem iść w ten sam sposób. Dobra, czy to ostrze uda nam się podnieść? Spróbujmy. No, nie za bardzo nam się uda go podnieść, więc musimy wyrzucić. Okej, okay. uciekajmy stąd. Przeszukaj półki, stare katakumby. Strona dziennika kolejna. Eee, co ja tu mogę wyrzucić? Eee, moment, zostawię tą stronę. Zjedzmy ten serek. O! Na jedzenie, kondycja. Szansa na unik minus 8%, regeneracja energii, regeneracja zdrowia, odporność na głód. Dobra, i teraz weźmy tę stronę i ją przeczytajmy. Czternasty dzień zbiorów. Dzisiaj cała okolica zgromadziła się wokół naszego klasztoru. Uzdrowiciel, jakby było jakby mało było problemów, zaniósł ją aż do Manshire. Krew ciekła z ich horszu. Byli beznadziejnie chorzy. Zakazałem wszystkim wychodzenia na zewnątrz. Potem przybysze próbowali się włamać. Kilku braci straciło życie, ale udało nam się odepchnąć ich od bram. Kiedy szalony tłum próbował nas spalić żywcem wraz z budynkiem, musiałem przerwać kwarantanny i sprowadzić nawet zdrowych braci do katakumb. Naprawdę z deszczu pod Okej, okay, tu się szykuje całkiem jednak smutna historia. Mogę rozwalić te beczki? Jak najbardziej to zrobię. Spartaczono, spartaczono dwukrotnie, ale mimo to rozwaliliśmy te beczki. Otwórzmy to. Biblioteczka. Podręcznik geomancji. Myślę, że tak. Niektóre rzeczy musimy odłożyć. To mogę na pewno odłożyć, bo to nie jest nam absolutnie potrzebne. Porwane szmaty nie, nie będą nam przydatne. I teraz tak. Proszę bardzo i poproszę nasz ekwiponek, czytajmy. Najbardziej charakterystyczną tradycją nitryjskiego kultu Matki Góry jest uwielbienie wielkich głazów. Mm. W nistra nadal można znaleźć wiele zabytków zbudowanych z drobno rzeźbionych głazów, tworzących gigantyczne koła. Niektóre z nich są całkowicie pokryte pismami. Deszcz i wiatr sprawiły, że większość z nich stała się całkowicie nieczytelna, ale niektóre zachowały się wyjątkowo dobrze. Staram się wypracować nawyk rozry rozrysowania w notatkach każdego napotkanego symbolu, który dostrzegę. Niestety nadal nie mogę złamać tego starożytnego alfabetu. Mogę tylko mieć nadzieję, że jeśli ja, to przynajmniej moi potomkowie rozwiążą, jeśli nie ja, to przynajmniej moi potomkowie rozwiążą te tajemnice. Cóż wygląda na to, że zbyt łatwo się zniechęciłem. Poświęcenie kilku cennych tygodni na ryzykowane na ryzykowne Poszukiwania grobowca w wodach zwróciło moją inwestycję stokrotnie, nagradzając mnie za całą nędzę, jaką doświadczyłem w tym procesie. Kiedy zobaczyłem, że epitafium został podwojony w starożytnym aldoriańskim, nie mogłem uwierzyć własnym oczom. To oznacza, że przy odrobinie wysiłku mogłem w końcu znaleźć odniesienia i rozszyfrować niektóre słowa. Tak, wreszcie, po miesiącach starannej pracy ja, Joran z Bryn odkryłem sekret starożytnego alfabetu nitryjskiego. Duża część moich zapisów wydaje się opisywać najbardziej fascynujące magiczne rytuały i praktyki. Chyba nigdy czegoś takiego nie spotkałem, ale po pierwsze jadę do Maen. Ktoś z Akademii może rzucić okiem na moje odkrycia. Okej. Okay. Okej. Okay. No, fajnie było poczytać. Strona z dziennika numer 3. Weźmy ją i zobaczmy od razu. Jest zakrwawiona. Fajnie. No, moment, może sobie przyjaśnię ekran. Tak, przyjaśnienie ekranu mi trochę pomoże. <gry> Krew dostaje się do moich oczu i kapie na pergamin. Jesteśmy zgubieni. W tych złowrogich głębinach nawet czas płynie inaczej. Straciłem poczucie czasu. Kiedy ostatni raz wyszedłem z celi? Kilka godzin temu? Dzień? Tydzień? Być może jestem jedynym, który wciąż żyje. Każdej nocy nawiedzają mnie wizje Gdy światło świec gaśnie Ciemne Ciemne Postacie wychodząc z ciemności Ich ciche szepty doprowadzają mnie do szału Gospodarz milczy Gospodarz jest głuchy na nasze modlitwy Gospodarz nas zdradził Gdzie szukać siły by odeprzeć pokusę Aby złamać przysięgę, lekarstw, przysięgę? Lekarstwo Lekarstwo Wszystko po to wszystko, o co, o co proszę, to lekarstwo. Okej, okay, Jezus, może, ale teraz jasno jest ten ekran. Zobaczmy, co tutaj mamy w szafce. Zwój identyfikacji. Przedmiot poz... identyfikuje przedmiot i pozwala poznać jego statystyki. Okej, okay, całkiem fajna rzecz. Zwój są niezwykle ważnymi przedmiotami, które pozwalają ci na wiele, z... na wiele w związku z Twoim ekwipunkiem. Nie wiem w sumie, czy jest sens brać tych tych. Możemy usunąć jedno to. Podoba mi się to, jak to wypada. Czasami możesz znaleźć niezidentyfikowane przedmioty w nieznanych statystykach. Aby poznać statystyki, musisz użyć na takich przedmiotach zwoju identyfikacji. Czy to, czy on ma nieznane? Nie ma. Część nie, nie z Część. Niezidentyfikowanych przedmiotów mogą okazać się przeklętymi. Jak tylko założysz przeklęty przedmiot, nie możesz go zdjąć. Jedyną opcją będzie usunięcie klątwy za pomocą zwoju oczyszczenia. Zwoje zaklinania pozwalają ci ulepszyć przedmioty, nakładając na nie różne dodatkowe statystyki. Dodatkowo użycie takiego zwoju na zaklętym przedmiocie wylosuje bonusowe statystyki już dodane. Okej. Okay. Fajnie. Kolejny zwój identyfikacji. Użyj, na czym mogę to użyć? Czy. Bo jakby nie wiem, co tutaj mamy niezidentyfikowane w sumie. Mogę spróbować użyć na pierścieniu? Chyba nie za bardzo. Nie zabierzemy tego. Ile to w ogóle złota dostaniemy? 25. Możemy nie zbierać tego. Mamy jeszcze zwój oczyszczenia. Oczyszczę przedmiot z zaklęć oraz klątw. Okej, okay. moment. Zobaczmy tak. Spróbujmy użyć jednak tego. Czy mogę na którymś z tych przedmiotów użyć czegoś takiego? Eee, no nie za bardzo jest potrzeba. Okej. Okay. Przydałoby się coś wyrzucić. Klasztorna księga. Ta klasztorna księga będzie nam przydatna. Mogę tak, na pewno wypijmy trochę z części ciała. Czy krwawimy? No nie krwawimy, no. Mogę maśleczniczą leczniczą kolejną wywalić. To wziąć tutaj. Wywalić to jedno ostrze, bo nam jest niepotrzebne. Ok, to jednak tą maść leczniczą na razie weźmiemy. Chociaż przydałoby się też wywalić tamte jakieś inne rzeczy. Możemy to też wywalić. I wróćmy się do tej biblioteczki, zbierzmy ten zwój. Identyfikacji. I tutaj mamy jeszcze jedną półkę. O, oh, Jezus. Zwój zaklinania. Zaklina przedmiot. Miesza aktualnie na zaklęcia lub zwykłym przedmiotom nadaje nowe. Mm, użyj. Z tym. Zobaczmy. Celność obrażenia od kwasów. Ok. Kolejny zwój identyfikacji. Okej, okay, czyli jednak wyrzucam maść. Eee... Yy... Tak, 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 tak. Jak to ułożyć? Widzę, że to można ułożyć. Moment, tutaj zrobimy tak. Te notatki wszystkie sobie ułożymy obok siebie. Tą księgę klasztorną też tutaj można tak ułożyć. Tutaj to. I tak, jeszcze zamienimy miejscami maść z tym. I jeszcze mogę zamienić w ogóle książki. O tak, to mogę jeszcze tak zamienić. To coś mogę zostawić, bo nam nie będzie potrzebne. Tak, to nam nie będzie potrzebne. To możemy wziąć tu, no albo, moment, ten. Trzymam się w kupie, o, przynajmniej wypiłem to. Zachartowanie. okej. Okay. Optymizm, bardzo fajnie w sumie. Przypadkiem udało nam się coś odkryć. Jak to wygląda w grze. Okej, okay. to dam tutaj. To damy tutaj. To sobie weźmiemy tu, i te zwoje niech będą tak mniej więcej blisko siebie. Ok. I te maści lecznice, lecznicze możemy sobie zabrać, bo tutaj nic więcej nie mamy. Czy coś zostawiłem ewentualnie? Bo na, do tej półki zaglądaliśmy, tak. Podoba mi się fakt, że tutaj widać mniej więcej do czego zaglądaliśmy, do czego nie. Dobra, co to mamy dalej? Stare katakumby. Finał. Samoczek ukończony. Teraz musisz polegać tylko na sobie. Przeżyj i przedostań się na kolejne piętro. I pamiętaj, nie jesteś żadnym Bogiem. Wielu przeciwników jest równie silnych jak ty. Bądź ostrożny. Nie szaroć głupie przed siebie. Unikaj walki z wieloma przeciwnikami naraz. Spróbuj skupić się na jednym i wykorzystuj otoczenie. Powodzenia! Okej. Okay. Myślę, moi drodzy, tak. Chcę tutaj wykorzystać fakt, że mamy strzały. I zobaczymy, jak będą one działać później. Yy, czy coś tutaj możemy przeszukać? Tutaj możemy przeszukać biblioteczkę, ale tu na razie nie da. Chociaż wiecie co, jednak zrobię taki mały ten, bo tutaj widzę, że możemy rozwalić te pudła, ale nic z nich nie wypadło. Ta muzyka jest troszkę creepy. Proszę bardzo, strzały do tej biblioteczki zaglądaliśmy. Tutaj nie przejdziemy. Ok. Dobra, czy to mi w ogóle zażarło strzały, czy zażarło mi jedną strzałę? Aha, czy jednak warto było sobie wybrać to? Bo to przynajmniej nam nic nie zżera. Chodźmy tutaj, ale widzę, że tutaj chyba nic nie dostaniemy stąd. A czy coś tutaj leży? Nie za bardzo. Okej, okay. to możemy jednak tutaj się wrócić. Mam 41 minutę. Wiecie co? Zastanawiam się, czy nie zrobić może pauzy. Czy mogę sobie tutaj jakoś zapisać grę? Kontynuuj, wczytaj grę. Aha, nie mogę sobie zrobić takiej pauzy, musiałbym zatrzymać nagrywanie i polecieć po prostu jeszcze raz. No dobrze, w takim razie tak też zrobimy. Moi drodzy zatem, jeśli ten odcinek wam się spodobał zapraszam was serdecznie do komentowania, bo na waszym odzywie zależy mi najbardziej. Powiedzcie mi co na razie sądzicie o Stone Shard, no tutaj o prologu tej giereczki, bo mi się na razie podoba, czuję się wkręcony. Podoba mi się właśnie to jak działa ten klimat trochę pikselowy. Jak te walki wyglądają, trochę statystyk jest dużo. Trochę będę musiał się z tym pobawić. Nigdy nie robiłem, nigdy nie robiłem w sesjach swoich RPG i tak dalej. Bawić się mocno w statystyki, ale no cóż, pobawimy się w to. I co myślicie o historii? Co myślicie o historii, którą tutaj mieliśmy przedstawioną odnośnie tamtych gości z klasztoru? Braci, którzy mieli okazję być na żniwach i coś się złego zadziało. I moi drodzy, jeśli to wam się spodobało, zapraszam was również do lajkowania oraz subskrybowania po więcej. Ja wracam pod kamień do zobaczenia następnym razem. Cześć.